Dzień dobry, moi drodzy, mamy dzisiaj sobotę, mamy dzisiaj trzeci dzień września, są dzisiaj dwa bardzo fajne święta, obydwa chyba lubię, bo dzisiaj jest Dzień Wieżowców, ja uwielbiam wieżowce, uwielbiam po prostu wielkie takie centra miast i jestem teraz w Chicago, dzisiaj wieczorem jadę do downtown i tam jest po prostu mega ta panorama tych wieżowców i dzisiaj koniec też Dzień Brody. No ja może nie mam jakiejś wielkiej, ale bardzo ją lubię, mam ją od lat i zamierzam mieć do końca życia, bo jestem po prostu leniem i wtedy nie muszę się golić, ale co jakiś czas muszę obcinać, ale w ogóle to super. Dzień Wieżowców, Dzień Brody, sobota, ostatni dzień tygodnia i jedziemy, robimy, zapraszam. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, na ten ostatni odcinek tego tygodniowy, na dobitkę tego tygodnia zapraszam Was na jeszcze jeden cytat z wielkiego autorytetu, wielkiego myśliciela, a zdanie w ogóle bardzo proste i bardzo aktualne dzisiaj. Arystoteles. Następujące zdanie. Krytyka jest czymś, czego możemy bardzo łatwo uniknąć. Nie mówiąc nic, nie robiąc nic i będąc nikim. Super zdanie, kochani. Kochani. Jeżeli chcecie uniknąć konfrontacji z innymi ludźmi, którzy będą was hejtować, którzy będą mówili o was złe rzeczy, którzy będą negować waszą wartość, wartość waszych działań, którzy będą was po prostu posponować, będą was traktować jak śmieci i tak dalej, jest jedna bardzo prosta metoda. Nic nie róbcie, niczego nie twórzcie, bądźcie nikim, bądźcie żadni, bądźcie nijacy, bądźcie niewidoczni, bądźcie nieżyjący, bądźcie schowani, nie wchodźcie w żadne relacje i w ogóle zniknijcie. Tak, wtedy was nikt nie będzie hejtował. Kochani, jeżeli cokolwiek robimy, zawsze znajdzie się ktoś, kto albo złośliwie, albo niezłośliwie będzie przeciwko nam. Będzie nas krytykował, bo ma inny charakter, inne odczucia, inne poglądy, inną wrażliwość i tak dalej. I to nie znaczy od razu, że on jest kimś złym. Oczywiście złych ludzi co niemiara też jest. I nawet kiedy będziecie robić dobre i piękne rzeczy, które nie powinny nikogo, nie wiem, zrażać, uderzać i tak dalej, to znajdą się ludzie źli, hejtujący, którzy was zniszczą. Ale uwaga, nawet gdyby takich nie było. Kochani, przez samo to, że mamy inne wrażliwości, inne charaktery, inne temperamenty, inne sposoby odczuwania, odbierania i funkcjonowania w świecie, to zawsze komuś coś będzie nie pasowało. Kochani, ja wielokrotnie miałem już takie myśli, czytając różne opinie na mój temat i tak dalej, żeby skończyć, żeby zamknąć, żeby więcej nie robić. Bo szczególnie, kiedy to się jakoś tam gromadziło w takich falach, sobie myślałem, no kurde, ja już nie mogę po prostu, no po prostu ile można udawać wielbłąda, nie? Ile można robić za głupiego, ile można po prostu tłumaczyć ludziom, że nie powiedziałem tego, co powiedziałem, w sensie, że powiedziałem coś innego, niż oni myślą, że powiedziałem, że wcale tak nie myślę, jak oni myślą, że myślę i tak dalej. Ale kochani, w pewnym momencie po prostu trzeba to tylko zwyczajnie odpuścić. To jest cena za robienie czegokolwiek. To nie jest ani cena sławy, to nie o to chodzi. Cokolwiek będziesz robić, będziesz kasjerem w sklepie, będziesz pracował jako prawnik, będziesz robił jako lekarz, będziesz nauczycielem, będziesz wychowywał dzieci, zawsze ktoś będzie inaczej patrzył na to, co robisz. O ile ma jeszcze dobre serce i jest dojrzały, to będzie umiał zrozumieć, że możesz mieć inny punkt widzenia i możesz inaczej funkcjonować, inaczej odczuwać. Ale kochani, większość ludzi nie jest dojrzała, nie jest mądra i nie jest otwarta w miłości na innych. No niestety, taki świat. W związku z tym zawsze, jeżeli tylko będziemy coś robić, będziemy się z czymś mierzyć. Im więcej będziesz robić, im bardziej to będzie niezwykłe, oryginalne i będzie coś zmieniało w świecie, tym więcej będzie tego hejtu. Albo się z tym pogódź, albo nic nie rób. Tylko uwaga, ta druga opcja jest bez sensu. Bo po co żyć, kiedy nic nie robić? Nastaw się z góry. Tak, będzie sprzeciw. Znajdź sobie ludzi, którzy ci pomogą. Ja zawsze, kiedy jest wielka fala hejtu na mnie, zawsze idę z tym do braci. Pytam, bracia, pomóżcie mi oddzielić, co w tym jest prawdziwe, czy gdzie ktoś ma ewentualnie jakąś rację, bo ja coś może źle robię, a pomóżcie mi zobaczyć wszystkie rzeczy, które nie są prawdziwe, bo ja czasem już po prostu już nie wiem. I bracia mi pomagają. Bliscy mi mówią. Bliscy pokazują, Adam, to jedno weź pod uwagę, resztę wyrzuć do kosza, bo to w ogóle do niczego. Kochani, brak krytyki jest możliwy tylko w jednym wypadku, kiedy nas nie będzie. Bądźmy, ale wtedy będziemy krytykowani. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, moi ulubieni, bardzo serdecznie Wam dziękuję za ten tydzień, za kolejny wstawakowy tydzień, za to też, że rozpoczęliśmy wrzesień i oczywiście, że widzimy się w poniedziałek. A jakże? No bo czemu mielibyśmy się nie widzieć? Pięknej Wam życzę niedzieli, miejcie się w ogóle najlepiej na świecie i niech to będzie dobry dzień. Z Bogiem, pozdrawiam, ściskam, błogosławię, pa, pa!